To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Niemal całe dzisiejsze Drozdowisko wypełniła rozmowa z Aleksandrem Kaczorowskim, ale od samego początku, odkąd ten podcast istnieje, a przypominam, dzisiaj mamy mały jubileusz, odcinek numer 10. Bardzo się staramy, żeby zawsze pojawił się więcej niż jeden temat. To się nazywa trójpolówka. Dzień dobry, dziękuję, że mi przychodzisz z pomocą. A ponieważ Jacka Kosińskiego dawno Państwo nie słyszeli, więc tych kilka minut, które nam zostały, wykorzystamy na nasze spotkanie i Twoje opowieści o teatrze i o jego historii. Dzień dobry Państwu. I pozwól, że zacznę od takich smutnych informacji. Jest to zły czas dla nas wszystkich. Odchodzą znani, nieznani, bliscy, dalecy. I chciałbym przywołać tylko trzy nazwiska. Trojga ludzi teatru, którzy pożegnali się z nami w kwietniu. 4 kwietnia zmarł Zygmunt Malanowicz, aktor, o którym Joanna moja, nieżyjąca już, mówiła, że miał życie narysowane na twarzy. Życie narysowane na twarzy. Tak. Dużo w tym jest prawdy. Aktor, który zagrał w Nożu w wodzie, który zagrał w Polowaniu na muchy, zagrał też tytułową rolę w filmie Jarosław Dąbrowski. Aktor przez wiele lat związany z teatrami łódzkimi, ale od chyba początku XXI wieku był w Warszawie w Teatrze Dramatycznym, w Teerze, w Teatrze Nowym. Przede wszystkim w Teatrze Nowym, a na pewno w tych ostatnich latach. Tak, ostatnie lata. Właśnie. My go widzieliśmy ostatnio w Matce Joannie od Aniołów. Widzieliśmy go też w spektaklu w Teatrze Warszawy. Dziwka z Ohio. Z Ohio, gdzie grał główną rolę. I odszedł w czasie prób do roli Odysa. I to chyba wszystko. Bardzo szkoda. Był taki wycofany. Dla mnie to był taki człowiek w płaszczu, zagubiony, ze smutnym wzrokiem i z tymi właśnie śladami na twarzy. I podobną zresztą twarz miał i kolejny aktor, o którym chciałem chociaż jedno zdanie, bo muszę powiedzieć. Aktor krakowski, Wiesław Wójcik. O nim się prawie nie pamięta. Dla mnie to jest coś niesamowitego, bo to jest niezapomniany bronik z biegiem lat, z biegiem dni. Szalony malarz z tego serialu. Zagrał też Lokaja w takim serialu Zaklęty dwór. Był oczywiście, zagrał też Człowieku z marmuru. No tak, on zagrał tam takiego aparatczyka, tak, i też to był jeden z przyjaciół Birkuta, tak, już po wielu, wielu latach, prawda? I też taki aktor, na którego twarzy było widać różne przeżycia pozaaktorskie, tak mi się wydaje, bo chyba należał do tej grupy takiej piwnicznej, mimo że chyba w tej piwnicy nigdy nie występował, ale coś mi się tak wydaje, że on właśnie taka młoda Polska i piwnica pod Baranami. W tym sensie. A kilka dni temu odeszła pani Ewa Wawrzoń, aktorka, której chyba już prawie nikt nie pamięta, bo ona od prawie 20 lat nie występowała na scenie. Kiedyś w latach 70., 80. była aktorką Hanuszkiewicza. Aha. Zagrała Izabelę Łęcką w słynnym Panu Wokulskim, który był wystawiany przez Hanuszkiewicza w Teatrze Powszechnym.
50 tak. lat temu chyba, tak, 60 tym, lat o temu. O tym spektaklu pięknie pisała Ksymena Zaniewska w swoich wspomnieniach. Pisała oczywiście z punktu widzenia scenografki, że to była taka lalka, która była cała w pluszu, że scenę ona obiła pluszem, czy jakimś takim pluszopodobnym materiałem. Nie, mogę się absolutnie zgodzić. Byli moi rodzice na tym spektaklu i o nim opowiadali. Nawet kiedyś przy okazji wspomnień o Mariuszu Dmochowskim i o ten spektakl przywoływałem, ale i pani Wawrzeń grała właśnie u Hanuszkiewicza, a później, jak to się ładnie mówi, poszła za mężem do Szczecina. Janusz Bukowski, bardzo dobry aktor, został dyrektorem Teatru Polskiego w Szczecinie i tam przez kilka lat odnosiła sukcesy, zdobywała nagrody. Po śmierci pana Janusza wróciła do Warszawy, zagrała, była aktorką Teatru Ochoty. A ja ją tylko widziałam jeden raz w teatrze, na żywo, w takim uroczym spektaklu, o którym też tutaj wspominałem, z Ireną Kwiatkowską, Ogłoszenie matrymonialne. Grała tam córkę pani Ireny, jedną z trzech osób, które zgłosiły się na ogłoszenie wybitnego pisarza, który cierpiał na brak pomysłów. No tak, pamiętam, opowiadałeś o tym spektaklu. I jeszcze jedna postać, zupełnie niepasująca do tego, 40 lat temu zmarł Ludwik Sempoliński. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy. Jacek Kosiński, to było kilka wspomnień o aktorach, którzy odeszli w kwietniu 2021 roku, w ciągu tych ostatnich kilkunastu dni. No ale dzisiaj też spotykamy się po to, bo chcesz dalej, tak, że tak powiem, nurzać się w tej historii i przywołać spektakl. Ach, Combré, którego premiera miała miejsce 6 kwietnia 30 lat temu, w 1991 roku, w Teatrze Dramatycznym. W Warszawie. To był taki dziwny czas Teatru Dramatycznego, bo chyba 31 stycznia 1991 roku odbyła się premiera Metra. No tak, to Metra, był ten 90, moment. Więc był to taki czas dziwny dla Teatru Dramatycznego, bo wszyscy krytycy, ja sobie przypominam taką rozmowę z Anną Retmaniak, z Anią Retmaniak, bo tak się udało nam na takich, że się tak wyrażę, warunkach się przyjaźnić. Anna Retmaniak, ja tylko też wspomnę dla tych, którzy nie wiedzą, bo można o tym nie wiedzieć, była dziennikarką radiową, dziennikarką pierwszego programu Polskiego Radia, też już od wielu lat nieżyjącą, która przez calusieńkie lata zajmowała się teatrem, przede wszystkim teatrem, i przez jej audycję przewinęły się dziesiątki najwybitniejszych, no właśnie, polskich aktorów. No a siedzący tutaj Jacek Kosiński przez wiele lat był także realizatorem, naczelnym realizatorem tej audycji. Tak, i Ania Retmaniak, tylko nie pomnę, czy to była rozmowa poza anteną, czy ze mną ona to rozmawiała, czy ze mną nie na antenie, ze mną poza anteną, właśnie zastanawiała się, jaki ten teatr dramatyczny w Warszawie jest. No bo jak się pojawił afisz z Ach, Combré, to wszyscy się znali, kto to w ogóle pójdzie, no, tam jest Metro i nic więcej. I rzeczywiście nagle Proust... No, bo to Ach, Combré to jest adaptacja w poszukiwaniu straconego czasu. I to jest, proszę Państwa, druga próba w Teatrze Polskim porwania się na Prusta. I to nie pierwsza teatralna. Bodaj w 60-tych latach Adam Hanuszkiewicz dla Teatru Telewizji coś zrobił. I później kilka lat minęło, no teraz ostatnio Krzysztof Warlikowski Francuzów według Prusta zrobił. Ja się muszę przyznać ze wstydem, że nie przebrnąłem. Mówisz o czytaniu Prusta. Teraz o czytaniu, tak? O czytaniu Prusta. Zawsze sobie obiecywałem, że jak pójdę na emeryturę, to przeczytam. Ale to jeszcze wszystko przed tobą. Wiem, kochanie. Że jest. Niestety te poszukiwania straconego czasu są na wysokości 2 metrów 20 centymetrów na naszej półce, więc jeszcze sobie tak pozwalam na to, że no nie mogę żeby sięgnąć. Żeby po nich nie sięgnąć. Nie sięgnąć. A o tym spektaklu, zanim o tym spektaklu, jedno zdanie jeszcze, bo bodaj w połowie lat 80. na ekranach pojawił się film Miłość Swana.
niemieckiego reżysera Volkera Schlondorfa z Jeremy Ironsem w roli głównej. Jeremy Irons. To była jedna z pierwszych jego ról, takich wielkich jego ról, idealnie pasujący do tamtych czasów. Ten jego taki cynizm, jakaś taka nieobecność lekka, był wspaniały i towarzyszyła mu przepiękna Ornelia Mutti. Tobie to nic nie mówi, ona grała Odettę, taką kurtyzanę w tym spektaklu. W tym filmie. Ten film był przepiękny wizualnie. On był w takich, masa było czerwonych kolorów, jakieś kotary, zasłony. No ale dobrze, bo mieliśmy o spektaklu. No, ale rozumiem, że ten film skłonił cię do tego, żeby pójść do teatru, tak, czy co? No tak. I właśnie Ania mi powiedziała, idź, bo to jest świetne przedstawienie. I jeszcze powiedziałam jedną rzecz. Pamiętaj, siadaj po środku. Skojarzyłem sobie, bo to było grane w sali Hali Mikołajskiej, która, jak to mówią niektórzy krytycy, ma kształt kiszki. Ona jest długa i wąska. I wąska. Więc i teraz nie pomnę, nie chcę Państwa oszukać, czy miejsca były numerowane, czy nie, ale w każdym razie byłem dość wcześnie, usiadłem tak mniej więcej po środku, w pierwszym rzędzie, rzędów były dwa. Aha. Były dwa, więc... Jeden po jednej stronie, drugi nie, po drugiej? Nie, jeden, pierwszy był drugi, że się tak wyrażę. I tak siedziałem mniej więcej po środku i taka malusieńka złośliwość, bo w pewnych momentach czułem się tak jak na meczu tenisowym. Aha, że przerzucali między że sobą aktorzy kwestie. Spacerowali sobie z jednego końca w drugi. Dobrze, że to działo się w sposób dość taki bardzo majestatyczny, powolny, więc nie były to szybkie piłki. A jedyną osobą, która wykonywała nerwowe ruchy, czy powodowała to, że trzeba było głowę szybko przemieszczać i gonić za nim, to był proboszcz. Wspaniale zagrany przez Macieja Damięckiego. On jeździł na takim archaicznym rowerze i komentował te wszystkie wydarzenia. I na mnie niesamowite wrażenie zrobiło w tym spektaklu taka bardzo uboga scenografia pani Anny Semenowicz, ale ona była też niezwykła, bo tam prawie nic nie było. Było krzesło, było takie łóżko, szezlong się ono nazywa, które zamieniło się w którymś momencie w gondolę. I gondolier z wiosłem się pojawił i przesuwało się to krzesło. Był wózek, był ten rower. No ale takie spektakle są najfantastyczniejsze. To znaczy ale... takie, w których właściwie scenografia jest tylko pewnym sygnałem, symbolem, takim znakiem bardziej, a nie czymś, o co aktor się musi jakoś opierać bardzo. No, ja bardzo lubię takie spektakle, w których nie ma też, prawie scenografii. Przepraszam, że ci wpadam w słowo, Teresko. Były kostiumy. One były w takie biało-beżowe, takie stare fotografie, bo aktorzy też w pewnych momentach się zatrzymywali. Czyli trochę upozowane tak, to było. I tak, było takie... znaczy, i teraz nie chcę Państwu powiedzieć, że było słychać błysk migawki, ale był tak jakby fotografie, że oni stawali jakieś grupowe zdjęcia, cała rodzina i Bóg, i zapalało się światło. Wspaniałą robotę wykonał, teraz pozwoli, że muszę tutaj zajrzeć do karteczki, bo oczywiście zapomniałem, pan Krzysztof Solczyński, który operował światłem. I to światło było niesamowite, bo on zatrzymywał się na jakiejś postaci, światło gasło i szukał kogoś innego. Cudownie na przykład pokazał katedrę w Combray. No jak w takim, znaczy no niby jak gdyby kształtem to można było, prawda, no bo to długi, ale nic tam nie zbudowano. Mm-hmm. I tylko jakieś takie migotanie światła, które kojarzyło się z witrażami. I proboszcz, który opowiadał o tym. Ja nie będę opowiadał o treści Tak, bardziej jestem ciekawa tego, dlaczego chciałeś przywołać ten spektakl. Czy tylko z uwagi na tę okrągłą 30. rocznicę jego premiery, czy... Słuchaj, bo to było takie niezwykłe przeżycie, takie półsenne, takie marzenia. Nie chcę opowiadać o tym, czy on był dobry w wersji w tej strefie opowieści prustowskiej. Znaczy jasne, czy trzymał się książki, był tak? Był pięknie wizualny i z doskonałymi rolami. Naprawdę nie było tam, występowało kilkanaście osób i według mnie nie było tam złej roli. W roli głównej Prusta.
grał tę rolę Jarosław Gajewski, no wtedy młody, świetnie zapowiadający się aktor, chyba 30-letni. Ja go kilka miesięcy przedtem widziałem w takim spektaklu Moskwa Pietuszki w Teatrze Dramatycznym. On tam grał Wienie. Bardzo, znaczy w tym spektaklu, teraz wracam do Ach Combre, i wydaje mi się, że to był taki okres, że pan Jarosław wspaniale, on ma kapitalną dykcję, świetnie mówi, świetnie podaje tekst, ale wtedy miał taką tendencję do takiego grania, takiego na całość zagrania, że on musiał do końca wszystko zagrać, ale zagrał cudowną scenę, którą pamiętam nie tylko dlatego, że była to scena finałowa, ale jak rozkłada, wydaje mi się, żeby one były czyste kartki, na pustej scenie już nie ma nikogo i to, ten spektakl się kończy i on układa kartki papieru, układa je w jakieś szeregi, jakieś konfiguracje i przygląda się temu tylko my, widzowie i służąca, którą grała Jolanta Olszewska w moim, jak ja byłem na tym spektaklu. I on to robi z coraz większą, jak gdyby, coraz większym zaangażowaniem. Się zaczyna spalać w tym wszystkim i jest naprawdę wspaniały. A jednym z magnesów, żeby pójść na ten spektakl, oprócz tego, że Ania Rytmaniak powiedziała, że mam pójść, mam usiąść i zobaczyć i że będę zachwycony, bo mówię, to był urok starych fotografii. To się snuło. Byłeś w tym XIX wieku, koniec tego XIX wieku. I zagrała w tym spektaklu Joanna Bogacka. Wspaniała gdańska aktorka. Ja ją miałem przyjemność zobaczyć w Teatrze Wybrzeże w Wiśniowym Sadzie. Ona zagrała tam wspaniale. Później jeszcze raz zagrała w Warszawie. Zagrała Arkadinę w takim spektaklu, który wyreżyserował Andrzej Domalik, Czajka, Mewa. Mhm. I jedna rola jeszcze. W Czechowie. W Czechowie. I jedna rola ciotki Leoni, Ryszarda Hanin. Jeżdżąca na wózku, obserwująca cały świat Combre przez swoje okno, ciągle narzekająca nie tylko na to, co się dzieje, narzekająca na swoje różne problemy gastryczne też, w takim białym, koronkowym czepku w okularach. Naprawdę to było przepiękne przedstawienie i wydaje mi się, że ono jest zarejestrowane przez telewizję. Więc może polecam. No, ale na pewno przynajmniej kilka zdjęć z tego spektaklu można obejrzeć w Encyklopedii Teatru Polskiego, no bo tam każdy właściwie spektakl, jaki kiedykolwiek miał premierę w naszym kraju, jest zanotowany, zarejestrowany, opisany, a niektóre z nich, no właśnie, są też bogate w dodatkowe materiały ikonograficzne. I nie chwaląc się, to jest moja robota. I nie chwaląc się, jest to również robota Jacka Kosińskiego. Bardzo ci dziękuję, skarbie. Miałeś mówić 5 minut, nie będę mówiła jak długo. 15 oczywiście. Dziękuję ci i do tych różnych opowieści o teatrze z przeszłości, ale oczami właśnie świadka naocznego będziemy również w Drozdowisku wracać. Nie wiadomo, kiedy minęło tych 10 odcinków, prawda? Tak jest. A za chwilę będzie 20, wiesz? No, a ja zagaduję wszystkie. Nie wszystkie, tylko wybrane. Jacek Kosiński, dziękuję ci bardzo i na tym kończymy dzisiejsze Drozdowisko. Dziękuję, do usłyszenia. Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.